Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się przed budynkiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, w miejscu, gdzie za kilka minut odbędzie się konferencja zorganizowana przez włodarz miasta w sprawie zamiaru likwidacji szkoły muzycznej drugiego stopnia. Konferencja prasowa, na którą nasza stacja nie została oficjalnie zaproszona, ale jesteśmy tutaj po to, aby przekazywać Państwu rzetelne informacje. Ku naszemu zdziwieniu tajemnicza konferencja, jak nazwała ją pani burmistrz, prowadzona jest w towarzystwie przedstawicieli rządu. Na szczęście przybyli z dobrą informacją. Pani burmistrz, która dziękuje wszystkim politykom PiS-u oraz mieszkańcom, którzy wspierali ją w podejmowanych decyzjach, niestety pomija uczniów, nauczycieli, media, włodarzy ościennych gmin, parlamentarzystów opozycji i artystów, którzy włączyli się w obronę szkoły. Dziś w oczach pani burmistrz liczył się tylko sukces. Nieobecnym dziękuję za to minister Dworczyk. Z tego miejsca bardzo serdecznie chcę podziękować i panu ministrowi Michałowi Dworczykowi, i panu senatorowi Aleksandrowi Szwedowi, i panu radnemu sejmiku województwa dolnośląskiego Grzegorzu Opilmacko. Z tego powodu, że zwróciliśmy się z prośbą, aby szkoła muzyczna nadal istniała, drugiego stopnia nadal istniała w Bystrzycy Kłodzkiej. Trwało wprawdzie to prawie miesiąc czasu, ale miejmy nadzieję, że będziemy dla Państwa mieć dzisiaj dosyć miłe informacje. Ja z tego miejsca też chciałabym bardzo serdecznie podziękować tym mieszkańcom, którzy w sposób kulturalny przede wszystkim wspierali nas w naszych działaniach i wierzyli, że uchwała o zamiarze likwidacji szkoły muzycznej drugiego stopnia spowoduje, że szkoła muzyczna, pomimo tego, że tak nazywa się uchwała, nadal będzie funkcjonować i będzie istniała. I z tego tytułu bardzo, ale to bardzo się cieszę. Dziękuję też tym radnym, którzy wsparli mnie w tej inicjatywie, i tym mieszkańcom, którzy podtrzymywali nas na duchu. Dziękuję też pani Kornelii Węc-Szumikalskiej, która jest szefową Wydziału Edukacji, że w taki, a nie inny sposób też starała tłumaczyć się nie tylko mieszkańcom, ale też i innym samorządom, dlaczego taki krok został przez nas podjęty. Rzeczywiście w lutym samorząd został zmuszony ze względu na obiektywne przesłanki do podjęcia określonych działań w związku z sytuacją finansową szkoły muzycznej. I bardzo chciałbym podziękować, że wszyscy, tak jak tutaj stoimy, plus osoby, których nie ma na sali, ale właśnie jak pani burmistrz powiedziała, osoby dobrej woli, osoby zaangażowane, którym leży na sercu przede wszystkim los dzieci uczących się w szkole muzycznej, z determinacją i zaangażowaniem wszyscy włączyli się w rozwiązanie tego trudnego problemu. Ja mam rzeczywiście dobrą informację. Mam list podpisany wczoraj przez wicepremiera Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w którym informuję o tym, że od 1 września szkoła muzyczna w Bystrzycy zostanie przejęta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, które od tego momentu będzie organem prowadzącym. To zapewni dalsze funkcjonowanie placówki w Bystrzycy. Czas na pytania. W pierwszej kolejności pytamy o pominięcie naszej stacji. Do reakcji pani burmistrz zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ja z ochrony telewizja Zbycka bardzo się cieszę, że takie decyzje zostają podjęte. Przypomnę tylko Państwu, że telewizja Zbycka jako pierwsza podjęła ten temat, tę problematykę. Zrealizowaliśmy 5 reportaży w obronie tej szkoły. Niestety martwi fakt, pani burmistrz, że jako chyba jedyne medium lokalne nie otrzymała się zaproszenia na dzisiejszą konferencję prasową. Zadziwiam się, to moje pierwsze pytanie, dlaczego? Być może odpowie pani, że to przełączenie, natomiast komentarz. Sam pan sobie odpowiedział. Jasne. Kolejne pytania kierujemy do kierownika Wydziału Edukacji o post, jaki jeszcze wczoraj zamieściła na swoim facebookowym profilu, w którym poucza nauczycieli o dobrym wychowaniu młodzieży, zarzuca wciąganie jej w politykę i podżeganie do hejtu, ale jednocześnie uderza w jedną z uczennic, która podczas pamiętnej sesji wyraziła swoje emocje. Tutaj pytanie okazuje się już niewygodne i po raz kolejny zarzuca się naszej redakcji nierzetelność. Myślę, że nie jest to właściwie tak, jak pani już mówiła, na tej dzisiejszej konferencji. Tym niemniej chciałam powiedzieć, że jestem również mieszkanką w Bystrzycy Kłodzkiej. Oprócz tego zajmuję stanowisko kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim. Przyglądałam się dosyć długo akcji, którą Państwo prowadziliście. Państwo jako telewizja Zbycka wspieraliście się bardzo intensywnie. Czasami też wydaje mi się, że troszeczkę stronniczo, co zostało też wielokrotnie Państwu zarzucone. Myślę, że zajęłam stanowisko tak, jak czułam, bo też jestem, tak jak powiedziałam, mieszkańcem gminy. Też zauważyłam po prostu nieczystość tej gry, zarówno po stronie kadry pedagogicznej, bo to można było
komentarzy przez w ciągu miesiąca czasu naprawdę przeróżnej treści, często naprawdę niewizującej zawodem nauczyciela. Bardzo brzydkie komentarze, proszę poczytać sobie komentarze z jednego z rodziców, akurat tak się składa, że szybko to powiedzieć taty tej młodej dziewczyny, to niestety nie spotkałam. Ja pracuję w Urzędzie Miasta, myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to takie spotkania między mną a tą młodą uczennicą dojdzie. Ja myślę, że na dzisiaj na pewno wyciągnęła lekcję z tej przykrej, myślę, że przykrego doświadczenia, którego wszyscy doświadczyliśmy na sali obrad Rady Miejskiej. Nie tylko ja słyszałam te przykre słowa. Myślę, że brak reakcji ze strony pedagogów spowodował też taką moją ocenę sytuacji, ale proszę zauważyć, że mnóstwo osób wsparło ten mój post. I myślę, że to w tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Zastanawiam się, czy to nie jest moment, aby już zaprzestać tej walki, bo tak bym nazwał. Ale właśnie o to zaapelowaliśmy. Bardzo Państwa o to proszę, szczególnie też Państwa telewizję. I zakończmy dzisiejszą konferencję właśnie takim sformułowaniem. Dzisiaj jest grupa Krecha i dziękujemy Państwu za zainteresowanie. Dziękuję serdecznie. Tu trzeba podziękować przede wszystkim rodzicom za zaangażowanie, ale również samorządowcom i mediom, dlatego że zawsze nagłośnienie tego rodzaju wydarzeń przez media wspiera sprawę. Natomiast tutaj pani burmistrz wykazała się dużą determinacją. Samorządowcy, radni, zarówno gminni, jak i wojewódcy, jak i pan senator Szwed rzeczywiście zabiegali we wszystkich możliwych miejscach o to, żeby znaleźć rozwiązanie i dzięki decyzjom pana premiera Glińskiego to rozwiązanie udało się znaleźć. Dzisiaj ważny dzień jest nie tylko dla uczniów, choć przede wszystkim dla uczniów, którzy uczęszczają do tej placówki, ale dla wszystkich mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, bo przecież chyba każdy się zgodzi, że tego rodzaju szkoły nie powinny funkcjonować wyłącznie w miastach wojewódzkich albo w jakichś dużych miastach, byłych miastach wojewódzkich, tylko mieszkańcy takiego powiatu jak powiat kłodzki czy okolicznych powiatów również powinni mieć dostęp do tego rodzaju szkół. Tym bardziej się cieszę, że szkoła pozostaje. Jestem przekonany, że będzie dalej funkcjonować dobrze i dzieci, rodzice będą wszyscy zadowoleni z tego faktu. Cieszymy się z tego ogromnie, ponieważ no, rzeczywiście to rozwiązanie również dla nas było najlepszym rozwiązaniem i wbrew temu, co mówili przedstawiciele gminy, my także czyniliśmy starania, aby minister kultury i dziedzictwa narodowego przejął szkołę. Robiliśmy to już od ponad miesiąca. Skwitowała to gmina pismem, poparli to burmistrzowie i wójtowie ościennych samorządów, w związku z czym mamy taki efekt jak dzisiaj. Oczywiście również przy poparciu parlamentarzystów. Jest to dla nas ogromna radość, poczucie bezpieczeństwa na przyszłość i wiara w to, że ta szkoła będzie coraz lepiej funkcjonować. To chyba ostatni dobry moment na tę decyzję, gdyż w internecie rzeczywiście zaczęła się już, można powiedzieć, wojna pomiędzy jedną a drugą stroną, nawet zahaczająca bezpośrednio o osoby bardzo młode, które być może nie są psychologicznie przygotowane do takich działań. Dzisiaj pani burmistrz odcina się Krechą od tego. My też. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak podkreślił minister Dworczyk, rola rzetelnych mediów w takich sprawach ma wielkie znaczenie. Cieszymy się, że mogliśmy dla Państwa na bieżąco relacjonować wszystkie wydarzenia dotyczące szkoły muzycznej drugiego stopnia, której sprawa dzisiaj znalazła szczęśliwe zakończenie. Pozostają pytania, czy wylane łzy, liczne protesty i zasiana niepewność w tym przypadku były konieczne. Komentarz tradycyjnie pozostawiamy Państwu. Bystrzyca Kłodzka, Jarosław Rona, Telewizja Sudecka.